Społeczna odpowiedzialność biznesu to tak naprawdę strategia zarządzania. Odpowiedzialność za pracowników, dostawców, ale i inwestorów obecnie przechodzi raczej ewolucję niż rewolucję. Przechodzimy z takich działań, które mają mieć wpływ na marketing, na bardziej takie, które mają wpływ na całą działalność przedsiębiorstwa i koszty. Trochę mamy taką tendencję do rebrandingu teraz CSR-u. Mówiliśmy bardzo długo o CSR, że teraz się mówi o ESG czy ESG. Prawda jest taka, że nieważne jaki akronim się stosuje, jaka jest nazwa, to co jest istotne w tym coraz częstszym mówieniu raczej o ESG, czyli skrócie od środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, ESG, to jest to, że pokazuje to, że coraz większy nacisk będzie właśnie na realność, rzetelność, mierzalność tego, co się robi. I to oczywiście nie jest sprawiedliwe, bo również CSR może być realny, rzetelny i mierzalny. I to wcale nie chodzi o to, żeby wszystkie firmy nazwały sobie teraz swoje działania CSR-owe działaniami ESG. Chodzi bardziej o to, że coraz większy nacisk ze strony partnerów biznesowych, zwłaszcza dużych, ale nie tylko, coraz większy nacisk ze strony inwestorów, klientów, ale też banków, które finansują różne projekty, będzie na to, żeby firmy były w stanie pokazać, co konkretnie, w sposób mierzalny, zrobiły, robią i planują zrobić, jeżeli chodzi o wpływ na klimat, na środowisko, na społeczeństwo, w którym funkcjonują. Więc na pewno to jest bardzo istotne, po prostu takie zwiększające się oczekiwanie. I oczywiście nie należy tego traktować jako wyłącznie zagrożenia i ryzyka i przykrości, no bo to oczywiście można postawić się w kąciku i płakać sobie, że mi kazali, że mnie zmuszają, że regulacje, że klienci, że partnerzy, że to czy tamto. Chodzi przede wszystkim o to, że to może być też źródło szansy. Jeżeli moja firma przygotuje się wcześniej do tych wymogów, czy to klientów, czy regulacyjnych, to będę do przodu. Co w praktyce oznacza, że CSR obejmuje dziś także to, jak biznes traktuje środowisko czy nas, społeczeństwo. Określenie CSR właściwie trochę już jest mniej używane w tym świecie biznesu. W tej chwili zrównoważony rozwój czy właśnie ESG wchodzą bardziej w tą arenę. Głównie dlatego, że CSR jest mylnie postrzegany tylko jako odpowiedzialność społeczna i na przykład działalność filantropijna firmy. A w momencie, kiedy te wymogi prawne, ale i również to, co się dzieje wśród konkurencji, wywiera większą presję i te inne elementy, social, czy environment, czy governance również są ważne, firmy zaczynają się tym bardziej, nawet te małe, bardziej interesować. Firmy zaczynają myśleć o tym, jak ta moja strategia zrównoważonego rozwoju mogłaby odpowiadać na te nowe wymagania prawne w przyszłości, które może będą również mnie dotyczyły i mojej firmy, ale też w jaki sposób my możemy pokazać się jako właśnie ta zrównoważona firma, w jaki sposób możemy się zmieniać. W związku z tym ten CSR tak trochę odchodzi na boczny tor. Bo na razie to strategia narzucona regulacjami na dużych, ale i mały biznes czekają te same zmiany. Firma powinna zachęcać do tych wszystkich działań CSR-owych, dlatego że w ten sposób pracownicy mogą rozwijać swoje pasje, mogą wejść poza ten schemat klasycznej pracy za biurkiem, czy też swoich klasycznych działań. W ten sposób mogą rozwijać swoje pasje, a także pozyskiwać, czy zdobywać nowe umiejętności. Nie da się ukryć, że bardzo dużo przy obecnym zmieniającym się rynku mówimy o tak zwanych umiejętnościach miękkich. To tak naprawdę są umiejętności społeczne, które dotyczą zarówno kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu z jakimiś grupami osób, czy też prawidłową diagnozą tego, co się dzieje w świecie wokół nas. Więc takie działania CSR-owe nie tylko służą właśnie wzmacnianiu tych pracowników i ich umiejętności, również są to bardzo proste działania integracyjne, działania, w których to, można powiedzieć, pracodawca daje możliwość realizacji własnych pasji oraz własnych jak gdyby zamierzeń, oddziaływania na innych, takiego pozytywnego oddziaływania na innych swoim pracownikom. Więc tutaj jak gdyby korzyść jest wspólna. Korzyści z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekonomiczne, posiadają wyższą płynność bieżącą, lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki, mają wyższą rentowność sprzedaży, otoczenia społecznego, wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy, ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu. Środowiskowe, postępowanie MŚP zgodne z najlepszymi praktykami, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej dla pracowników, terminowe wypłaty wynagrodzenia, wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy, stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń.
Wiele branż dostrzega, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i cieszy się, że są to firmy z różnych sektorów, na przykład spożywczego. Łączy je zrozumienie wspólnej idei działania. Śmiało obierają kierunek zrównoważonego rozwoju, na przykład w produkcji opakowań. Staramy się zaprojektować tak lub też przeprojektować jeszcze raz opakowania, które już są obecne na rynku. Jeden z takich standardowych przykładów, Państwo pewnie wszyscy znają, kultowe opakowanie przezroczyste Ferrero Rocher. Zdecydowaliśmy się na właśnie przeprojektowanie tego opakowania. Przeszliśmy z zastąpienia poliestyrenu na polipropylen. To są dwa zupełnie różne tworzywa sztuczne. Jedno ma charakterystykę, jest dużo cięższe. Wcześniej te opakowania ważyły około 250-230 gram, natomiast teraz jest to około 90 gram. Zupełnie przeprojektowaliśmy to opakowanie. To z kolei zredukowało ponad 6 tysięcy ton plastiku. Ferrero zwiększyło też identyfikalność większości surowców do produkcji słodyczy, na przykład w przypadku kakao do 93% i do 98% oleju palmowego. To dzięki ciągłej współpracy z plantatorami, dostawcami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi. Grupa chce mieć też wpływ na zmniejszenie zużycia wody. W ostatnim czasie udało się zredukować jej pobór o 20%. Jeżeli chodzi o taki przykład dotyczący gospodarki wodnej, to w raporcie przedstawiamy świetny przykład z Alby. Zakład dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii, ponownego wykorzystania wody do chłodzenia, udało mu się zredukować o 9% pobór wody. Jednak bez ludzi, pracowników, nic się nie wydarzy. To oni muszą mieć świadomość, że pracują w miejscu, gdzie cele środowiskowe są ważne, a nawet bardzo ważne. Już pierwszego dnia, kiedy pracownik pojawia się na szkoleniu wstępnym, ma tą część, która dotyczy środowiska i energii. Tak? To nie jest oczywiście taki pełny przekaz merytoryczny, bo w kilka minut nie jesteśmy w stanie przekazać, jakie są cele, czy jakie są polityki. Natomiast ten pracownik ma mieć już tego pierwszego dnia świadomość, że to jest firma, która dba o tą politykę środowiskową, energetyczną, która stara się, żeby ten wpływ na środowisko naturalne był jak najbardziej ograniczony, tak, żeby mieć to na jakby wysokim priorytecie, oprócz oczywiście produkcji, jakości, bezpieczeństwa, to środowisko musi być też dla niego ważne. Branża spożywcza w Polsce na ewolucję ESG w sektorze patrzy z dystansem, bo rynek zrównoważonej żywności to wiele wyzwań. Mamy nasze wymagania, dostawcy nie chcą ich zrealizować, szukamy takich, którzy mogą, albo staramy się, żeby zrealizowali, ale jednak się okazuje, że nie mogą i mamy kłopot. To nie może tak być. Znaczy nie można w ten sposób wdrażać nawet najbardziej szczytnych i światłych idei, ponieważ tak naprawdę na koniec dnia, oprócz tego, co jest wyznaczone na górze, są wszyscy ci mali ludzie, małe firmy, mali rolnicy, duzi, mniejsi, którzy na co dzień dnia funkcjonują w tym systemie. On wytwarza surowce, on wytwarza produkty, potem my jako konsumenci kupujemy. Nie może być tak, że wdrażając rzeczy zbyt gwałtownie lub za szybko, lub nie uwzględniając realnych realiów funkcjonowania rynku, możliwości inwestycyjnych, dostępu do wiedzy itd., ale również percepcji konsumentów, porozrywamy sobie łańcuchy dostaw po prostu momentalnie. Dlaczego tak nie może być? Ano właśnie dlatego, że na koniec dnia zobaczymy tychże naszych dostawców, jak stoją traktorami na barykadach na drogach i protestują przeciwko temu, co my chcemy. Część ekspertów twierdzi, że na wszystko trzeba spojrzeć z perspektywy łańcucha zależności. Podkreśla, że dla mniejszych producentów barierą jest ta dotycząca zdrowego rozsądku.